Dzisku, najlepiej dzisiaj grała orkiestra. Przez 90 minut kibice nie doczekali się bramki. Spotkanie dyskoboli z GKS-em Katowice, gospodarze grają w biało-czarnych strojach, przebiegało w sennej atmosferze. W pierwszej części bramkową sytuację mieli Grodziszanie już w 5 minucie. Po dośrodkowaniu Suchomskiego piłkę uderzył głową Grzegorz Więzi, jednak trafiła ona w słupek. Natomiast dobitka Araszkiewicza była już niecelna. Goście również mieli jedną sytuację, jednak bramkarz Adam Pfeiffer nie pozwolił się zaskoczyć Adamowi Ledwoniowi, najlepszemu piłkarzowi w zespole gości. Po przerwie nadal oglądaliśmy nudne widowisko. Nie było wielu szybkich akcji ani sytuacji podbramkowych. Oba zespoły sprawiały wrażenie zadowolonych z bezbramkowego remisu.